Witajcie kochani, 2 stycznia, czwartek, już 13 dzień spotykamy się tutaj o 5 rano, żeby ustanawiać nasz nawyk spotykania się z Jezusem. Jest to dla nas najważniejsze, jest to naszym najwyższym priorytetem, żeby On był uwielbiony i On był na pierwszym miejscu. I dlatego dzisiejszy poranek również spędzimy nad Jego Słowem. Będziemy modlić się i uwielbiać Boga. Będziemy zaczynać z energią i pasją, ponieważ On jest chodzącą energią i pasją. I w Nim jest wszystko, czego potrzebujemy. Mając Jezusa, mamy wszystko do życia i pobożności. Nie brakuje nam niczego. I nawet jeżeli świat wokół nas, sąsiedzi czy rodzina nas przekonuje, że nam czegoś brakuje, że jesteśmy biedni, to nie jest to prawdą. Kiedy masz Boga, jeżeli On jest w twoim życiu, to masz wszystko. Dlatego, że w Nim są wszelkie bogactwa, których nam się nie śniło. On ma wszystko, czego może nam udzielić, a najważniejsze jest to duchowe błogosławieństwo, które musimy od Niego wziąć, żeby nasze wnętrze było przemienione, nasz sposób myślenia był przemieniony, tak żebyśmy mogli korzystać też z innych dobrodziejstw, które On dla nas ma. Kochani, dzisiaj sięgniemy do Księgi Izajasza, 61 rozdział. Ten rozdział zaczyna się taką deklaracją Jezusa, którą On czyta w synagodze w Kafarnaum, kiedy rozpoczął swoją służbę. Wyszedł na środek, przeczytał 61 rozdział, pierwsze 2 wersety i wszyscy wiedzieli, że to, co przeczytał właśnie Jezus, było proroctwem o tym, co się wypełni w Jego życiu. Dlatego, że obserwowali Jego poczynania i wiedzieli, że Jezus żyje według tych słów i On jest tą osobą, na którym spoczął Duch Święty i przez którego wypełniona była Boża wola. Ale w 3 wersecie tego 61 rozdziału wszystko się troszeczkę zmienia, dlatego że gramatyka słów, które są tam użyta, nagle zamienia się w liczbę mnogą i już tu nie mówi jedna osoba, na której spoczął Duch Święty, ale jest tu mowa o wielu ludziach. I wierzę, że jest to proroctwo o wszystkich tych, którzy pójdą w ślady Jezusa, o wszystkich wierzących. Czyli to jest po prostu o nas. Więc chciałabym, żebyśmy sięgnęli do 6 wersetu w szczególności. Jest tu obietnica. Wy zaś będziecie nazwani kapłanami Pana. Mienić was będą sługami Boga naszego. Wiemy, że ten werset w pierwotnej wersji był skierowany do Izraelitów, ale przez duchowe dziedzictwo możemy go również wziąć dla swojego życia. Możemy, dlatego że jest to poświadczone w Nowym Testamencie, gdzie jesteśmy nazwani królewskim kapłaństwem, narodem świętym, Bogu na własność nabytym. Czyli poprzez przyjęcie ofiary Jezusa Chrystusa stajemy się Jego sługami, stajemy się Jego kapłanami. Tak jak to było w Starym Testamencie, kiedy kapłani składali ofiary Bogu, tak żeby oddać Mu cześć. Teraz my sami mamy być taką ofiarą. I w Rzymian 12 rozdziale czytamy o tym, że mamy składać swoje ciało jako ofiarę Bogu przyjemną, po to, żeby oddawać Mu cześć swoim życiem, żeby to, jak żyjemy, to, jak myślimy, było dla Niego przyjemną wonią. Co to oznacza bycie kapłanem Pana? Nie musisz być księdzem, nie musisz być pastorem, nie musisz być popem, nie musisz być jakąkolwiek osobą, która jest przez innych ludzi mianowana do tego, żeby sprawować Bożą służbę. Kiedy zaczynasz wierzyć w Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, zaczynasz iść za Nim, to stajesz się tak jak apostołowie. Zaczynasz żyć życiem, które jest przemienione Jego obecnością. I już nic nie jest świeckie, już nic nie jest zwykłe, już nic nie jest dla naszej przyjemności, tylko wszystko jest wypełnianiem Bożej woli. I to nie jest nudne życie, to jest najbardziej pasjonujący rodzaj życia, jaki istnieje. Bóg pragnie, żebyśmy, tak jak kapłani w Starym Testamencie, chodzili w świętości. Żeby wszystko to, co robimy i w jaki sposób myślimy, oddawało Bogu chwałę. Nie mamy wtedy ani chwili przerwy, nie jesteśmy zwolnieni z tej służby, dlatego że Boży Duch mieszka w nas, Duch Święty, a skoro Święty jest w nas, to nasze życie również powinno być święte. Wszystko, co robimy, powinno być oczyszczone. Oczywiście to nie chodzi o to, że mamy rezygnować ze swoich obowiązków domowych, zawodowych i nagle tylko chodzić i czytać Biblię, tak jak to robią chasydzi, którzy całą taką przyziemną stronę życia zrzucają na swoje żony, a oni sami chodzą w świętości. Rozumiemy, że świętość według definicji Nowego Testamentu to jest chodzenie w Bożej woli, to jest wypełnianie tego, co Bóg do nas mówi. To jest skupienie na Bożym Królestwie. Przy tym wszystkim wypełniając swoje obowiązki. Kiedy zaczniesz patrzeć na siebie jako na kapłana, jako na tego, który jest Bożym sługą, który jest oddzielony do rzeczy najświętszych,
to zobaczysz, że pewne rzeczy przestaną ci pasować. Pewne świeckie rozrywki, pewne niestosowne żarty, pewne używki, które stosujesz, pewien sposób odżywiania, pewien sposób bycia, chodzenia w pewne miejsce przestanie ci pasować do świętego życia. I nie dlatego, że będziesz czuł się lepszy, tylko dlatego, że będziesz czuł się oddzielony. Będziesz czuł się oddzielony do Bożych spraw, do spraw najważniejszych. Będziesz czuł odpowiedzialność, jaka na tobie spoczywa, żeby móc przekazywać innym Boże Słowo i Boże błogosławieństwo. Ta odpowiedzialność będzie cię popychała do tego, żeby chodzić w miejsca, które do tej pory być może unikałeś ze strachu, ale Bóg będzie cię tam prowadził, żebyś opowiadał o Jego dobroci. Żebyś modlił się, żebyś wnosił światło tam, gdzie jest ciemno. Jeżeli w ten sposób oddzielimy się od świata po to, żeby przekazać swoje życie w ręce Boga, by On mógł nas używać do tych najświętszych spraw, to zobaczysz, że inne rzeczy zaczną się układać i Bóg będzie ci błogosławił, da ci ludzi, którzy ci pomogą w takich codziennych sprawach. Wcale nie będziesz musiał się martwić, nie będziesz musiał się kłopotać o to, jak utrzymać swoją rodzinę, w jaki sposób prowadzić swoje sprawy, jak naprawić relacje, dlatego że Bóg będzie torował ci drogę. Sama tego doświadczam od wielu lat i wiem, o czym mówię. Im więcej czasu poświęcam na Boże Królestwo i Boże sprawy, tym więcej czasu mam, tym więcej relacji takich głębokich i satysfakcjonujących mam. Tym więcej mam możliwości, tym więcej mam przestrzeni, marzeń i swobody i wewnętrznej wolności. Tak więc nie są to puste słowa. Kochani, bądźmy kapłanami Boga Najwyższego. Bądźmy Jego sługami i każdy dzień traktujmy jako służbę dla Niego. Drogi Boże, chcemy do Ciebie teraz przychodzić jako Twoi słudzy, jako Twoi kapłani, oddając Ci swoje życie, oddając Ci swoje serca i pragnąc Tobie służyć tym, co najlepsze. Chcemy oddać Ci nasz czas, chcemy oddać Ci przestrzeń naszych myśli. Chcemy, żebyś Ty był nie gościem, ale żebyś był domownikiem naszej duszy, naszego życia. Żebyś Ty był tym, o którym rozmyślamy i któremu oddajemy cześć. Chcemy dać się Tobie używać. Tak jak kapłani, którzy składali ofiary, tak samo my chcemy dać się Tobie używać, żebyśmy mogli być ofiarą Tobie przyjemną, która jest złożona na ołtarzu, tak żeby Twój ogień mógł spadać i pożerać tą ofiarę, żeby było dużo ognia i dużo ciepła i dużo światła, żeby to światło przyciągało ludzi, żeby ono dawało błogosławieństwo innym, żeby świadczyło o tym, że Ty jesteś, że jesteś wielki, że nasze życie nie jest przypadkowe, nie jest po prostu dziwacznym życiem, które sami żeśmy sobie wymyślili, ale w którym Ty naprawdę jesteś. Ponieważ Twoja ponadnaturalna moc objawia się w naszym życiu i inni ludzie będą widzieli, że to, w jaki sposób żyjemy, jak się zachowujemy, jak reagujemy w sytuacjach stresowych, jak sobie rodzimy z problemami, to wszystko jest ponadnaturalne, że to wszystko wynika z tego, że Ty istniejesz, że Ty jesteś mocniejszy niż jakiekolwiek ziemskie problemy, że Ty jesteś mocniejszy niż diabeł, ponieważ Ty pokonałeś szatana na krzyżu. I ponieważ Ty jesteś, nie można tego faktu zignorować. Trzeba określić się, żeby pójść za Tobą, żeby oddać Tobie swoje życie. Ja wołam o to, żebyśmy w ten sposób mogli pomagać innym w przychodzeniu do Ciebie, żebyśmy mogli stać się przekaźnikami Twojej mocy i miłości. Bądź wywyższony Boże w naszym życiu dzisiaj. Modlimy się o to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, dziękuję Wam za kolejny 13 dzień tutaj spędzony podczas tych filmików. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze, a my widzimy się już jutro w piątek. Do zobaczenia. Przytulam Was z całego serca. Pa, pa, pa.